wszyscy, mimo korków, mimo zagonienia przedświątecznego, mimo różnych problemów i trzeba zwalniać się z pracy i tak dalej, wierzę, że nie jest łatwo, aczkolwiek daliście radę. Bardzo, bardzo witam serdecznie jeszcze raz was wszystkich, ciocie, babcie, rodziców, rodzeństwo. Witam księdza proboszcza, który dotarł, Piotra Listowskiego, witam siostrę katechetkę, naszą siostrę przełożoną, Zofię Potoniec. Witam też wszystkich właśnie bliższych i dalszych znajomych, zaprzyjaźnionych z przedszkolem, wy rodzice, wy babcie, ciocie i wszyscy, którzy jesteście naszymi tutaj dobrymi duchami. Szanowni Państwo, 3 lata, odkąd jesteśmy w tym budynku, czas pandemii dał w kość, nie wpisał się w naszą historię zbyt dobrze, dlatego bardzo, bardzo miło, tym bardziej dla mnie teraz, zaprosić was na tą Wigilię, którą chciałam zorganizować w tym budynku. Grupa średniaków w tym roku przygotowała nam tutaj taki delikatną namiastkę występu, właśnie, żeby skupić się choć chwilę, zatrzymać w pędzie czasu nad tym, co nas czeka, nad kolejnym Bożym Narodzeniem. Kochani, zapraszam was na występ, aby nie przedłużając, zapraszam później na wspólne błogosławieństwo opłatków. Kochają ludzie, że trzeba obierzać.
wszystkich gościli. Słuchać każdych porad dla niego trzeba. Patrz, jak się do was przebiegnie uśmiech. Witajcie pastuszkowie, wielką nowinę wam powiemy. Dzisiaj wracają wesoła nowina, święta panika porodziła syna. Chodźcie z nami, zobaczycie i pierwszy go pozdrowicie. Wstajecie go, znajdziecie w głowie, leży to dziecię. Yeah!
świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy Wam bardzo, kochane moje dzieciaki, grupie średniaków za występ. I myślę, że te wesołe święta nam przyjdą z taką dużą radością, nadzieją w sercu. Szanowni Państwo, ten rok jest rokiem bardzo wyjątkowym, ponieważ 800 lat temu święty Franciszek sprawił, że dzięki niemu powstała żywa szopka. I nawet u nas tutaj w parafii biegonickiej księża też zdecydowali, że ta żywa szopka jest na pamiątkę i na cześć Bożych Narodzin. A jednocześnie chciałam Wam, kochani rodzice i kochane dzieci, ofiarować tą książkę. Autorka Ewa Stoik-Miller napisała ją dla Was, jak właśnie święty Franciszek na przestrzeni jego tutaj dziejów, historii stworzył szopkę. I ten rok mija 800 lat na tą pamiątkę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Posłuchajmy opisu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli, lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodzi się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. Nagle przyłączyło się do anioł mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan Jezus narodził się jako małe dziecko i dzieci są mu szczególnie miłe. Dlatego modląc się za nas wszystkich, pomódlmy się zwłaszcza za dzieci uczęszczające do przedszkola, aby wzrastały w zdrowiu i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pobłogosław, Panie Boże, te opłatki, które zwyczajem ojców naszych weźmiemy do rąk. Sprawy składając się na wzajem życzenia, wzmacniała się nas miłość do Boga i ludzi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojca i właśnie. Proszę sobie, proszę, niech będzie takim symbolem właśnie, że przeczenie.